W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zaprezentujemy Państwu najmłodszą grupę kickboxingu, grupę od lat 5 do 12. Dzisiaj już bardziej takie szczegółowe ćwiczenia w zakresie point fightingu. Pierwsze ćwiczenie to będzie wlot backfistem na górę. Każda grupa, tutaj zawodnicy zostali podzieleni na 3 grupy i każda grupa ma te same zadania do wykonania. Kuba i Arek tutaj. Oliwia tutaj trzyma tarczę. O, już podbiegł, wlot, tak. Skaczecie na noga, zobaczcie, tak jak Paulinka. I na, dopiero na drugi sygnał hop jest wlot backfistem hop, na górę. Hop, już. Lewa, tak. Pozycja. Hop, wlot. Kolejną techniką dla dzieci w point fightingu będzie wlot przednim backfistem na górę i prawym prostym również na górę. Właśnie wytłumaczyliśmy dzieciom, na czym polega wlot obiema rączkami do przodu i jestem pewny, że poradzę sobie z tym zadaniem. Także zaczynamy. Hop! Raz, dwa. Czyli dwie rączki, dwie długie rączki. Pracujemy na pierwszy sygnał hop, podbieg, podbieg. Na drugi sygnał hop, hop, raz, dwa, dwie rączki. Znowu hop, podbieg, hop, hop, druga, raz, dwa. Dwie rączki teraz. Hop, raz, dwa. Okej, hop, podbieg. Raz, dwa. O, dobra. Hop. Po technikach ręcznych nadszedł czas na kopnięcia. Dzisiaj dzieci przećwiczą kopnięcie boczne na tarczę z podejściem. Więc po ciosach ręcznych nadszedł czas na pierwsze kopnięcia. Stoimy. Hop, kopnięcie boczne. Przednia noga. Prawa noga do góry. Tu stąd. Hop. Teraz jest kopnięcie. Hop. Tak. Dobra. Hop! Podbieg! Hop! Boczne. Podnosisz nogę. Tu. I po linii prostej. Raz. Kopnięcie. Nie inaczej. Jeszcze raz. Prawa nogę w górę. Hop. Raz. Hop. I do tyłu. Prawa. Hop! Po pracy nad techniką w kickboxingu dla dzieci nadszedł czas na ćwiczenia wzmacniające. Planujemy wykonać 30 przysiadów i 30 krótkich brzuszków. Kładziemy się na plecki. W ostatniej części treningów zaprezentujemy rozbijanie deski dla dzieci. Są to specjalne deski wielokrotnego łamania.
deska żółta, jest to deska dla najmłodszej grupy wiekowej, już od 7 roku życia. Deska niebieska jest już troszeczkę grubsza, twardsza i niebieską deskę rozbijają dzieci starsze. Sprawia to dużo frajdy dzieciom i dzięki rozbijaniu desek dzieci nabierają też pewności siebie, pewności, że są zdolne do wielkich rzeczy, jak na przykład do rozbijania prawdziwych desek. Więc dzisiaj frajdy dla dzieci będą rozbijać deski wielokrotnego łamania. One są okryte specjalną pianką, która zapobiega kontuzjom kostki u dzieci, więc ćwiczenie rozbijania jest bardzo bezpieczną formą zabawy. Super, brawo dla Michała, dobra. Jest, brawo, jest żółta. Brawo, dobra. Mocno, uwaga. W dzisiejszym odcinku Strefy Walki zaprezentowaliśmy po raz drugi trening najmłodszych adeptów kickboxingu w wieku od 5 do 13 lat. Trening składał się z rozgrzewki, z elementów technicznych w kickboxingu wersji point fighting. To jest walka z ograniczonym kontaktem, bardzo przydatna dla dzieci. Oprócz techniki kickboxingu znaleźliśmy też trochę czasu na ćwiczenia wzmacniające typu przysiady, brzuszki, a także na rozbijanie desek wielokrotnego łamania, które sprawiają dzieciom wielką frajdę. Trening dla dzieci powinien być bardzo zróżnicowany i taki dzisiaj właśnie zaprezentowaliśmy.